Wymiana cewki zapłonowej w silniku Pocket Minicrossie. A więc tak, ściągam sobie fajkę. Odpinamy przewód gaszenia. I odkręcamy sobie trzy śrubki, żeby ściągnąć kapę. I ściągamy kapę. Cewkę odkręcamy, odkręcając te dwie śruby i cewka schodzi. Teraz tak, no, cewkę tak samo przykręcamy, jak odkręcaliśmy. Ja podkładam sobie szczelinomierz dystansem 0,20 i dokręcam cewkę, później szczelinomierz wyciągam. I teraz mam cewkę przykręconą tak, że mam ten luz. Teraz sobie podkładam dystans i ją dokręcam. I cewkę mam dokręconą. Nic nie obciera. W ten sposób wymieniamy cewkę zapłonową. Teraz przykręcam kapę i jest wszystko git.